Przywitać by się wypadało chyba, nie? Cześć, tutaj ja, Pajtek. A w tym filmie chciałbym się przyjrzeć pewnej trochę nietypowej, aczkolwiek już ikonicznej produkcji, a mianowicie Doki Doki Literature Club, które na pierwszy, ani pewnie na drugi rzut oka nie wydaje się być tym, czym jest. Jeśli ktoś polecił ci tę grę, jesteś tu dlatego, żeby się upewnić, czym ona jest? Masz szczęście, trafiłeś w idealne miejsce. Gra sama w sobie już na swojej stronie na Steamie zachęca nas barwnymi, szczęśliwymi grafikami reklamowymi oraz krótkim filmem, w tle którego możemy usłyszeć wesołą muzykę przewodnią gry, a na którym to widać główne bohaterki, a członkinie klubu literackiego. To zdanie brzmi źle. Czytając opis gry. Klub literacki jest pełen uroczych dziewczyn. Czy wpiszesz się w ich serca? Gra nie jest odpowiednia dla dzieci oraz Sayori, młodzieńczy kłębek słońca, który najbardziej ceni sobie szczęście. Natsuki, zwodniczo słodka dziewczyna, która nie zawaha się, żeby ci przywalić. Yuri, nieśmiała i tajemnicza, znajduje pocieszenie w świecie książek. I rzecz jasna Monika, przewodnicząca klubu. Gra zaczyna się w momencie, kiedy to główny bohater, któremu wcześniej sami nadajemy imię, spotyka się ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa, a sąsiadką Sayori, która też namawia go do dołączenia do klubu literackiego. Jest to moment poznania trzech pozostałych postaci, Natsuki, Yuri i Moniki, które oprowadzają nas po klubie i z faktu, że jesteśmy jedyną osobą niebędącą dziewczyną tutaj, starają się z nami jako głównym bohaterem bliżej poznać, przy czym mamy możliwość ułatwienia im tego zadania poprzez pisanie wierszy lub też decydowanie, której z dziewczyn chcemy towarzyszyć przy codziennych zadaniach, czy też w pewnych warunkach, z którą spędzić wieczór. W DDLC dużą rolę grają dokonywane przez nas decyzje, przez co też w niektórych momentach trzeba się dobrze zastanowić, jaki będzie nasz następny krok. Pod kątem wizualnym w grze ze względu na użytą przez twórców formę nie ma miejsca na fotorealistyczne efekty specjalne, czy też coś, co sprawiałoby wrażenie produktu jakkolwiek ekskluzywnego. Bohaterki są płaskie, nie ma tu 3D czy czegoś w tym stylu. Jedyny ruch jest okazywany przez proste animacje imitujące przemieszczanie się postaci czy też ruch kamery. Gra nie jest trudna, o ile można mówić tu o jakimkolwiek poziomie trudności. Poza ekranami decyzji gracz nie ma większego wpływu na to, co się dzieje na ekranie, poza pomijaniem dialogów przez klikanie jednego przycisku na myszy czy też klawiaturze lub padzie. Co kto woli. Taka jest natura visual novel, chociaż jest jedna ciekawa rzecz. Na pewnym etapie gracz dostaje możliwość pisania wierszy. Dobierając w nich odpowiednie słowa kluczowe, możemy przypodobać się jakiejś konkretnej wybranej przez nas członkini klubu. I to tyle. Lżejsza gierka, lżejsza recenzja. Nie zagłębiając się zbytnio w fabułę, to raczej tyle, co mogę wam o niej powiedzieć. Ten film i tak się nie spodoba jakiemuś większemu gronu odbiorców. I szczerze mówiąc, to się im nie dziwię. Do niewielu osób będzie w stanie dotrzeć tak banalny symulator randkowania. Dziękuję za uwagę, żegna się z wami Pajtek. Pod żadnym pozorem nie wychodź z domu. Chwila, kto mówi? Piotrek, dawno nie gadaliśmy w sumie. Ty wiesz, właśnie nagrałem recenzję takiej jednej... Teraz się zamknij i słuchaj! Co? Odłącz wszystkie urządzenia, jakie masz od internetu. To najlepiej, jakbyś w ogóle prąd wyłączył. Ona jest wszędzie! Jaka ona? O kim ty mówisz? Pipi? Pragnę wam przypomnieć moje słowa z początku tego filmu. Doki Doki Literature Club nie jest tym, czym się wydaje być na pierwszy rzut oka. Co powiecie na to, żebym przewinął ten film na sam początek, żebyśmy mogli zacząć wszystko, zgarliście, od samego początku. Przywitać by się wypadało chyba, nie? Cześć, tutaj ja, Pajtek.
A w tym filmie chciałbym się przyjrzeć pewnej trochę nietypowej, aczkolwiek już ikonicznej produkcji, a mianowicie Doki Doki Literature Club, które na pierwszy, ani pewnie na drugi rzut oka nie wydaje się być tym, czym jest. Jeśli ktoś polecił ci tę grę i jesteś tu dlatego, żeby się upewnić, czym ona jest, to prawdopodobnie już wiesz, że kłamałem. Gra sama w sobie już na swojej stronie na Steamie zachęca nas barwnymi grafikami oraz krótkim filmem, w tle którego słyszeć możemy wesołą muzykę przewodnią gry. Mimo to, czytając jej opis, w pewnym momencie natknąć się można na jedno zdanie. Gra nie jest odpowiednia dla dzieci oraz osób o słabych nerwach. Ale urocza postać, byłoby mi bardzo przykro, jakby się jej coś stało. Ale co mogłoby się stać w takiej kochanej, przyjemnej gierce? Właśnie takie, a przynajmniej dość podobne podejście prawdopodobnie miała większość osób grających w Doki Doki tylko dlatego, że nieświadomi swoich czynów pobrali grę, kierując się pustą rekomendacją swojego ukochanego znajomego. Tego samego znajomego, który ci powiedział, że Boku no Pico to dobry wybór dla osoby dopiero co wkraczającej w świat anime. Do trzech największych kłamstw internetu brakuje jeszcze powiedzenia, że 177013 to... zapędziłem się. Klub literacki Doki Doki, bo tak to się chyba powinno tłumaczyć, to horror psychologiczny, wydany jako gra free-to-play na Steamie w 2017 roku. Gra sama w sobie przybiera formę znaną z różnego rodzaju niskobudżetowych symulatorów randkowania. Noweli wizualnej. Nie wiem. Co ciekawe, wszystko co mogłem powiedzieć o tej grze, mimo że odpowiednio zmanipulowane, zostało przeze mnie zawarte już w pierwszej części tej recenzji. Ze względu na to, że gra stoi praktycznie na samej fabule, poza nią nie oferując zbyt wiele, to sądzę, że to co do tej pory powiedziałem, a już szczególnie tamta wstawka, wam wystarczą. Mimo to, jakby ktoś chciał posłuchać dogłębniejszej analizy DDLC, odsyłam was do filmu PG, bo gość naprawdę wyczerpał temat. Trzeba sobie pomagać na YouTubie. Co z tego, że autor tego filmu pewnie się nawet nigdy nie dowie o moim istnieniu. Od strony technicznej, te postacie są ładne. W samej grze trudno mówić o jakichkolwiek wymaganiach sprzętowych, kiedy przed oczami mamy tylko same przemieszczające się po ekranie sprite'y, które mogłyby być w trochę wyższej rozdzielczości. A co do tej przemilutkiej ścieżki dźwiękowej, gwarantuję wam, że jeszcze w trakcie gry ją znienawidzicie. I to konkretnie. Na potrzeby tej recenzji zdecydowałem się przejść tę grę jeszcze raz i teraz w sumie dopiero skojarzyłem, że przez większość czasu jedynym zadaniem gracza jest przeklikiwanie się przez dialogi. Do tego stopnia, że nie licząc tych okazjonalnych decyzji czy sekwencji pisania wierszy, DDLC mogłoby być zwyczajną, dość krótką książką. Ukończenie całości trwa takie od 5 do 7 godzin, powiedzmy 6. A więc czy warto w Doki Doki zagrać? Oczywiście, że nie. Chciałem się w tym momencie chamsko pożegnać, ale stwierdziłem, że powiem coś jeszcze. DDLC niby miało fajny pomysł, ale forma, w jakiej historia została tutaj ujęta, moim zdaniem jest trochę nietrafiona, czemu świadczy dość mocne podzielenie społeczności na psychofanów Doki Doki i słowo psycho jest tu bardzo na miejscu, ich fandom potrafi być naprawdę specyficzny. I na tych, których podejście do gry jest dość neutralne i nie widzą w niej nic innego jak zwykły symulator pomijania dialogów. Wracając, nawet nie chodzi o fakt, że gra jest nudna albo że jedyne co się robi to czytanie tekstu, bo to jest w sumie okej, nie ma się czego przyczepić. Problemem jest raczej to, jak bardzo nic się nie traci, oglądając filmik z tej gry na YouTubie, rezygnując z zagrania go na własnym sprzęcie. Chociaż DDLC momentami potrafi popadać ze skrajności w skrajność. Od momentu, kiedy to, co robi gracz, nie ma najmniejszego znaczenia, do takich, w których jego interwencja jest najważniejszą częścią rozgrywki. I zauważcie, że użyłem słów interwencja gracza, a nie głównej postaci. Trudno mi nawet ostatecznie ocenić tę grę, bo jest ona dość nietypowym doświadczeniem. Co, mam o niej mówić jako o horrorze, jako o nowelce, jako o czymś skierowanym dla fanów japońskiej kultury? No właśnie. I czy ta recenzja w ogóle ma sens? Prawdopodobnie nie. Cześć, jestem Pajtek, patrzcie jaka ta gra jest fajna,
A nie, jednak nie, ale i tak jest spoko, gdyby nie to, że jest do dupy. Ale i tak jest darmowa, więc poza czasem i zdrowiem psychicznym nie macie nic do stracenia. Dziękuję za uwagę, żegna się z wami Pajtek i nie każcie mi wracać do tej gry, błagam.